Cześć, z tej strony Maciek Kapuściński z WaveCamp. Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o ciekawym dniu, spokojniejszym dniu na Karpatos, który pozwolił nam na odpalenie foila, czyli deski z takim statecznikiem przedłużonym, który zakończony jest skrzydłem na dole. I ten statecznik pozwala nam wręcz latać nad powierzchnią wody. Do foila oprócz tego hydroskrzydła potrzebna też jest deska ze wzmocnioną skrzynką statecznikową. I zarówno deskę, jak i statecznik, czyli to hydroskrzydło, dostaliśmy do dyspozycji od zaprzyjaźnionej szkółki Ion Club na Karpatos. Ja dzisiaj absolutnie pierwsze kroki miałem na foilu. Na szczęście był obok mnie Kuba Kaczmarek, jeden z trenerów WaveCamp, który spędził wcześniej całe 3 godziny na foilu, więc w moich oczach był ekspertem i dał mi niezbędne tipy do tego, żeby zacząć. W tym momencie chciałem się podzielić z Wami kilkoma wnioskami z mojej pierwszej w życiu godziny na foilu. My mieliśmy foila 120-litrowego z żaglem 5,9, a inni windsurferzy mieli deski około 130 litrów z żaglem 7,5 i ciekawostka, wchodziliśmy w ślizg troszkę szybciej, także to jest naprawdę dość zadziwiające. Oczywiście z tym takim swobodnym wchodzeniem w ślisko mogę tutaj trochę przesadzić, bo tak naprawdę wyglądało to tak, że się wynurzaliśmy, wysoko w górę lecieliśmy i znowu dziobem w dół spadaliśmy. I tak to wyglądało przez pierwsze, myślę, 20 minut, pół godziny. Później zaczęła się walka z tym, żeby deska płynęła w miarę płasko na jednej wysokości, właściwie leciała na jednej wysokości nad wodą. No i wtedy zaczyna się prawdziwa frajda. Kolejną ciekawostką jest to, że płynąc na foilu, jak deska jest w górze, to tak naprawdę nie odczuwamy małych fal, które gdzieś po drodze się zawsze pojawiają. Mówię tu o kilwaterach innych windsurferów, mówię tutaj o delikatnym chopie, tylko po prostu wychodzimy wysoko deską w górę i płyniemy jak po szynach. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda kwestia zwrotów na foilu. Otóż sztagi robi się de facto identycznie, czyli troszeczkę trzeba zwolnić, deska opada i znowu jest przyklejona do wody, robimy zwykły zwrot przez sztag. Natomiast jeżeli chodzi o zwrot przez rufę, to albo możemy zrobić w sposób wypornościowy zwykłą rówkę, absolutnie ta deska z foilem nam na to pozwala, albo możemy zrobić zwrot przez rufę w taki sposób, że deska cały czas jest w powietrzu. Ale no, nam się jeszcze to nie udało, także jeżeli tylko nam się uda, to pewnie damy znać. Jeżeli chodzi o ten minimalny poziom umiejętności, jaki warto mieć przed wejściem na deskę z foilem, to wydaje mi się, że warto jednak potrafić pływać na deskach, różnych deskach o różnej wyporności, w ślizgu, w dwóch strapach. Warto potrafić robić szybkie sztagi, bo jednak na foilu na samym początku te zwroty przez sztag nam się bardzo przydają. No i oraz warto robić start z wody, bo rzeczywiście dość często można w wodzie lądować na samym początku. Na razie żadnych rad technicznych dla Was nie mam. Na pewno jak się opływamy, to nagramy coś z konkretami i wtedy na pewno pierwsi się o tym dowiecie. Tak podsumowując, foil jest super. Dzisiaj naprawdę miałem wielką radochę przy wietrze o sile 3 stopni w skali Beauforta i czułem w końcu adrenalinę przy tej sile wiatru. I mam nadzieję, że też spróbujecie pływania na foilu. Jeżeli już próbowaliście, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo na wodzie albo nad wodą. Trzymajcie się. Cześć.